To debata w poszukiwaniu straconego czasu i w poszukiwaniu węgla na składach. Dlaczego mówimy o poszukiwaniu straconego czasu? Przecież miesiąc temu w tej Izbie były poprawki, o których mówiliśmy, że trzeba wszystkim pokazać i dać dopłatę. I wtedy pytałam, gdzie ten węgiel, a posłowie ze Śląska, gdzie ten węgiel? Gdzie państwo dzisiaj na te pytania najważniejsze musicie odpowiedzieć? Brak pomocy dla przedsiębiorców, brak pomocy dla spółdzielni i wysoka cena węgla, którego nie ma. Te 3000, o których mówicie, to 3000 dla Polaka, dla kożuch. Dla jednego w mieszkaniu, żeby mógł się ogrzać. Żal, wstyd i nikt w rządzie nie odpowiada. Pani minister Moskwa powinna odpowiadać za te śnięte ryby w Odrze. Pani odpowiada za wszystko, to znaczy, że za nic. Nie ma nikogo, który mamy kłopot w tej chwili energetycznie z ogrzewaniem, a jednego pełnomocnika nie ma. Spółki generują wysokie zyski. A wy Polacy, wszyscy, stoicie w kolejkach i nie wiecie, jak będzie wyglądać zima.